Piotrek, dzisiaj masz pierwszą służbę nocną ze mną. Będziemy jeździć od godziny 20 do 7 rano po osiedlach Nowej Huty. Będziemy się starać zwracać uwagę na miejsca szczególnie zagrożone przestępczością. Miejsca, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę podczas patrolowania naszego rejonu służbowego. Rada dzielnicy się teraz postarała, oświetlili pięknie nam plac centralny. Plac jest monitorowany również przez kamery, także przez to dochodzi też do mniej, że tak powiem, przestępstw. Teraz sobie przejdziemy w takie miejsce, które często odwiedzamy, patrolując osiedla Nowej Huty na Stalowym. Jak to mówią, pod latarnią najciemniej mieści się budynek prokuratury, a między innymi często właśnie można tutaj znaleźć skradziony pojazd. Ale dużo łatwiej by było dla nas, gdyby ludzie po prostu dzwonili do nas i mówili nam, że samochód taki a taki, który tu stoi od dłuższego czasu. Właściciela tego pojazdu nie znają, nie widzą, żeby ktoś do tego pojazdu podchodził. Wtedy my przyjeżdżamy i sprawdzamy taki samochód, czy nie jest kradziony. Trzeba powiedzieć, że zmorą ostatnich dni, tygodni, jeśli chodzi o pracę policjanta tu na Hucie, są wyrwy torebek na starszych osobach, które bądź to wracają z kościoła, bądź z banku, ze sklepu. Wysiadła mi Angielka tu koło kombinatu na przystanek. Kompletnie pijana w samym swetełku. No z taką informację tylko, bo żeby jej z czasem nie skrzywdzili albo po prostu nie przemarzła to rana, nie? Podjechałbyś tam pod bramę, bo zgłaszają tu pracownicy MPK, że chodzi jakaś kobieta młoda, nie trzeźwa, w samym sweterku, prawdopodobnie Angielka. A ja się ze mną sił hutnicze jadę. Dzisiaj na naszej służbie, poza tym, że wyjechały radiowozy od nas z komisariatu 8, to jeszcze mamy wsparcie w postaci plutonu psów tropiących. Oni również załatwiają interwencje na terenie Nowej Huty. Zawsze to jest dodatkowe wsparcie kilku radiowozów. Tej policji jest więcej nas widać, nawet w nocy. Huta wcale nie jest dzielnicą gorszą czy lepszą od innych dzielnic, gdzie nie przestępczość jest jakoś bardziej nasilona. Generalnie mówiąc, miejsce to stało się dużo spokojniejsze niż było przedtem. Zbierając materiały do wystawy, która poświęcona jest pierwszemu etapowi budowy kombinatu metalurgicznego, podczas rozlicznych kwerend w mniej lub bardziej poważnych instytucjach, znalazłem się również na terenie kombinatu, gdzie w budynku, jednym z budynków socjalnych dawnej walcowni Zgniatacz, zgromadzona była kolekcja, która jest własnością Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nowej Huty, i od słowa do słowa zaczęła się rozmowa.
i obecnie stowarzyszenie to przekazało swój zbiór na ręce Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, a konkretnie oddziału Dzieje Nowej Huty. W większości jest to zbiór fotograficzny, parę tysięcy fotografii pokazujących okres ten właśnie pierwszy budowy Nowej Huty. Część tych zdjęć nie była nigdy prezentowana, były robione na potrzeby własne kombinatu, a później Huty imienia Lenina. Część z tych fotografii pokazuje, jak wyglądał ten teren, zanim wkroczyły tam maszyny i ludzie, czyli pokazuje tą hutę, która już nie istnieje, właściwie te miejscowości, na terenie których powstał sam kombinat. Jest kilka perełek, między innymi prawie 80 zestawów z oficjalnych wizyt międzypaństwowych, jakie gościły na terenie kombinatu, a więc widzimy i De Gaulle'a, widzimy i prezydenta Tito i nawet delegację hutników amerykańskich w roku 1957. Wszystko wymaga odrębnego, osobnego, bardzo takiego wnikliwego opracowania, ponieważ trzeba tutaj ogarnąć to wszystko, a po drugie ustalić proweniencję, to znaczy kto był na przykład autorem tej fotografii pokazujących przodowników pracy, oczywiście wszyscy weseli, uśmiechnięci. Nigdy tak pokaźny zbiór, jak przy organizowaniu tej wystawy, nie trafił tutaj do kolekcji Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.